Zagraliśmy cztery dołki. Na podstawie tych czterech dołków pogadamy o tym, w jaki sposób można z użyciem nowych technologii łatwo zmierzyć statystyki. Niestety podczas gry przegrałem dychę, ale to jest temat na inny film. I w ten sposób oficjalnie rozpoczynamy rozgrywki. Na T Wojciech Waśniewski, czyli ja. Wojciech Sęger, drugi Wojciech z żółtych T. Witamy. I Patryk Fasero-Gamba, kadra narodowa. Gramy cztery dołki i dzisiaj pogadamy o tym, jak można statystyki prowadzić w łatwy sposób na polu. Pan happy? Pan happy jest. Jak to jest Zagraliśmy cztery dołki i żeby wiedzieć cokolwiek, co nam poszło dobrze, co źle, musimy mieć jakieś statystyki. Większość ludzi robi je na kartce. Ja też tutaj dla uczniów przygotowałem takie statystyki dość rozbudowane, gdzie można wszystko zapisywać, fairwaye, czy trafiliśmy w green, czy ile strzałów krótkich, ile patów, jak długie te paty, żeby móc mniej więcej ocenić, która część gry sprawiła, że nasz wynik jest taki, a nie inny. Ale z urządzeniem takim jak Arkos, po rundzie wystarczy, że zamykam rundę, pokażę wam, jak to wygląda. Ale zanim do tego przejdziemy, to pokażę wam, czym jest w ogóle Arkos. Arkos to jest nowa technologia golfowa, system do mierzenia wyników i statystyk na polu w postaci aplikacji i 14 sensorów. Otwieramy tę aplikację, wybieramy pole, na którym gramy, przez którego dołka startujemy, z jakiego tee. Zaczynamy rundę i ta aplikacja pokazuje nam, gdzie jesteśmy, ile mamy do greenu, do środka, do końca, na podstawie tego też, jaki jest aktualnie wiatr i jakie przewyższenie, czy jaka wysokość greenu, czy jest niżej, czy wyżej. Pokazuje również tutaj po prawej stronie, na jaką realnie że odległość trzeba zagrać, żeby gdzieś dobić. I taki telefon z odpaloną aplikacją wkładamy do kieszeni i on sobie mierzy z tych sensorów, z kijów, które później pokażę w filmie, mierzy jakim kijem, gdzie zagraliśmy i na podstawie tego wylicza wszystkie statystyki. Tutaj pokażę wam jakąś przykładową rundę, tutaj 9 dołków z zeszłego roku i ta aplikacja zmierzyła mi wszystkie strzały z tej 9-dołkowej rundy. Jakim kijem uderzałem, ile metrów, gdzie dokładnie wylądowałem. I na podstawie tych danych ta aplikacja tworzy statystyki. Po pierwsze tutaj u góry taki ogólny handicap różnych części gry. Po drugie wszystkie standardowe statystyki, że ile fairwayów uderzonych, ile z lewej strony, ile z prawej nietrafionych, ile greenów trafionych, jaki dystans od flagi, ile z lewej strony, ile z prawej, ile przed. Czyli bardzo dużo tych statystyk mierzy, które później można wykorzystać i w planowaniu treningu, i w planowaniu gry. Pokazuje też dystanse różnymi kijami. Oczywiście im więcej tych uderzeń, tym lepsze te statystyki. Więc w skrócie jest to system, który na podstawie GPS-a i algorytmów mierzy wszystko, co związane z osiąganiem wyników na polu golfowym. Mamy zamkniętą rundę i zagraliśmy teraz 4 dołki, zagrałem je na plus 3 według aplikacji, ale to nie jest prawda, więc jedyne co na koniec rundy trzeba zrobić, to dodać kary i dodać położenie flag, no bo tego aplikacja nie wie. Jak to zrobimy, a to zajmie po takiej 18-dołkowej rundzie w zasadzie nie więcej niż 5 minut. To teraz szybko zrobię
i zaraz wam pokażę, co ta aplikacja może pokazać. Tutaj pokazane elegancko w podziale na każdą część gry, driving, approach, chipping, putting i handicap, jaki miałem na tych 4 dołkach. Oczywiście im więcej rund, im więcej dołków, teraz tylko 4, tym te dane są statystycznie bardziej realistyczne, więc w tym momencie podczas tych 4 dołków mój handicap w drive'owaniu, mimo że drive'y były dobre, to ponad 30, bo jeden drive zagrałem na out. W approach'ach mój handicap to 5, w chippingu 20, co się zgadza, chipowanie było lipne i patowanie też no ponad 30, co też się zgadza. Mogę to zwalić na słabe zimowe greeny, ale trochę bym skłamał. Patowałem jak cienias, po 3 paty na dołku to jest słabo, ale mam to tutaj ładnie pokazane i mam też pokazane wszystkie moje statsy łącznie ze wszystkich rund, jakie zagrałem używając tej aplikacji. W tym momencie mam handicap według tej aplikacji 5. Najgorsza część mojej gry to chipowanie i patowanie. Z tym też się zgadzam, a najlepsza driving, gdzie mam handicap 0. I to w zasadzie jest prawda. Z tym, że w porównaniu z takimi statystykami na papierze, tutaj mamy dużo więcej informacji, nawet z takiej jednej krótkiej rundy, jak daleko od dołka byłem każdym kijem, żeby później to wykorzystać w strategii. Tutaj nawet jest taka opcja, tak zwany caddy, który na podstawie tych wszystkich rund, jakaś jest opłata chyba miesięczna, pokazuje dokładnie, którym kijem powinieneś zagrać i mało tego, nawet gdzie wycelować. Na podstawie poprzednich zagrań, w wyniku wszystkich strzałów danym kijem, przykładowo aplikacja może zauważyć, że tam po 100 rozegranych dołkach 7 iron zawsze gramy, czy średnio gramy na 10 metrów na prawo od celu. Ona może nam pokazać na danym dołku, że wtedy powinniśmy też zagrać 10 metrów na prawo zamiast na flagę. I tak bez żadnego problemu, bez żadnego w zasadzie podczas gry, bez straty żadnego czasu. Jedyne co musiałem zrobić, to przerzucić te dołki, bo nie graliśmy ich po kolei. Telefon musiałem trzymać w kieszeni, to jest jakby jedyny minus. Ta firma pracuje nad tym, żeby to nie musiał być telefon, tylko taki sensor przyczepiony do paska, więc wtedy w ogóle tego telefonu nie trzeba było używać. Wrzuciłem go tylko w tryb samolotowy, żeby nie zżarło za dużo baterii, ale działa elegancko. Pokażę tylko sensor, jak wygląda na kiju. Więc tak wygląda ten jeden sensor, on jest bardzo lekki, w ogóle go nie czuć, ich jest 14 po jednym na każdy kij, specjalny na patera. Jest na tyle lekki, że nie zmienia swing weight, czyli tego środka ciężkości kija, nie jesteśmy go w stanie w ogóle wyczuć. Na początku tylko trzeba je sparować z aplikacją, żeby wiedziała, na którym kiju jest który sensor i później podczas gry nie trzeba nic wklepywać w tę aplikację. Ona sama mierzy, skąd uderzamy, oczywiście przez GPS i którym kijem na podstawie tego, który sensor jest blisko telefonu. I w zasadzie tyle. Po rundzie zamiast analizować na kartce papieru, tutaj w zasadzie informacji możemy mieć na tyle dużo, żeby te wnioski były takie same. Nawet na tej mojej karcie statystycznej zaznaczamy, którym kijem gdzie uderzamy w stosunku do naszego celu, więc też podobne informacje można by zrobić, ale roboty jest dużo, dużo więcej. Kartka może zamoknąć, nie? Tak, kartka może zamoknąć, jak widać teraz trochę pada. Telefon też może zamoknąć, ale w kieszeni jest bezpieczniejszy, zwłaszcza w przeciwdeszczówkach. Więc moim zdaniem to jest, że to zabrzmi górnolotnie, ale przyszłość, jedna z lepszych technologii dla golfistów, bardziej użytecznych, bo jest w stanie nam powiedzieć bez wielkiego wkładu pracy to, nad czym powinniśmy pracować, co jest najlepszą, co najgorszą stroną naszej gry, z bardzo konkretnymi danymi. Jestem ambasadorem tej firmy. Jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem tego sprzętu Arkos, to napiszcie do mnie maila wojciech@edugolf.pl. Mogę dać wam zniżkę i darmową wysyłkę z Anglii, skąd ten sprzęt przychodzi.